Agata ma 9 ślimaków w swoim domku dla ślimaków. Ma o jednego ślimaka więcej niż Dagmara. Ile ślimaków ma Dagmara? Agata ma 9 ślimaków. Zapiszmy to. Agata, 9 ślimaków w specjalnym domku. Ma o jednego więcej niż Dagmara. Pytanie brzmi, ile ślimaków ma Dagmara? Mamy obliczyć ile Dagmara ma ślimaków. Oznaczmy sobie liczbę, której szukamy znakiem zapytania. Kiedy czytacie zadanie z treścią, podobne do tego, zawsze dobrze jest odpowiedzieć na pytanie: kto ma więcej? Czy Dagmara ma więcej ślimaków niż Agata, czy mniej? To zdanie mówi nam, że ma ona, czyli Agata, o jednego więcej niż Dagmara czyli Agata ma więcej. O ile więcej? O jeden więcej czyli Dagmara ma o jeden mniej. Niż Agata. Jeżeli Agata ma o 1 więcej, to Dagmara ma o 1 mniej. Jak to zapisać, że ma o 1 mniej? Po prostu odejmujemy jedynkę. Takie odjęcie oznacza o 1 mniej. Taki zapis oznacza, że Dagmara ma o 1 mniej niż Agata. No to ile ma Dagmara? Ma 8 ślimaków. 9 odjąć 1 równa się 8. Ale możemy inaczej podejść do sprawy. Narysujmy 9 ślimaków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. To jest o 1 więcej niż ma Dagmara, więc Dagmara ma o 1 mniej niż to, co tutaj widać. Ile to jest o 1 mniej? Wystarczy, że zabierzemy stąd jednego ślimaka i zostaje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zróbmy jeszcze jakiś przykład. Małe pudełko waży o 7 gramów mniej niż duże pudełko. Małe pudełko waży 6 gramów. Zapiszmy to jakoś. Małe pudełko 6 gramów. Pytanie w zadaniu brzmi: ile waży duże pudełko? Tu jest duże pudełko i mamy obliczyć, ile ono waży. Znak zapytania. Zadajmy to samo pytanie, co poprzednio. Czy duże pudełko waży więcej czy mniej niż małe? Nie powinniśmy patrzeć na nazwy pudełek. Tylko na to, co nam mówi zadanie. Małe nie oznacza lżejsze. A zadanie mówi nam, że małe pudełko waży o 7 gramów mniej niż duże pudełko. To tutaj małe pudełko waży o 7 gramów mniej niż to duże pudełko. Inaczej mówiąc, duże pudełko waży o 7 gramów więcej. Możemy to zapisać: małe waży 6 gramów, dodać 7, to znaczy o 7 gramów więcej. To będzie równe wadze dużego pudełka. No to ile waży duże pudełko? 6? Dodać 7 to 13. Duże pudełko waży 13 gramów. I zrobione.